Siema, tu Hikomikas. Dzisiaj otworzymy sobie ten fantastyczny zestaw słodziutkich puszek Mini Tin z dodatku Celebrations. Zapraszam na opening. Te puszki mają takie urocze opakowanie, że aż żal je otwierać. Mamy tutaj startery ze wszystkich generacji zaprezentowane właśnie na tych Pokemonach i postanowiłem, że kupię całego case'a, ponieważ i tak bym się nie wyrobił z zamawianiem każdej puszki osobno, więc poprosiłem sklep, żeby mi całego case'a odłożył. A gdybyście szukali kart, to w Polsce można kupić karty Pokemon na sklepie lootquest.pl. Tam mają największy wybór i najniższe ceny kart Pokemon. Hashtag reklama, hashtag partnerstwo. Mamy już tutaj wieloletnią współpracę z Lootquestem, a jeśli wy chcielibyście rozważyć współpracę z moim kanałem, zapraszam na biznesmałpa.hikomikos.pl. Ostatni opening był bardzo bogaty. Trafiliśmy Shiny Mew, jednego z do mojej kolekcji tutaj nowych Pokemonów, więc no jest gruba akcja, bo mam cel zebrać wszystkie Shiny Mew, jakie są na świecie. W sensie nie to tak, że wszystkie językowe, ale już mam komplet wszystkich angielskich. Mam tak, Shining, Fates, mam EX Dragon Frontiers i teraz 25-lecie, plus jeszcze japoński Korokoro. Więc mam wszystkie Mew, jakie zostały wydane na świecie. Nie liczę innych językowych wersji, bo po prostu mnie one nie interesują do kolekcji. Dobra, kurczę, aż żal otwierać tego pudełka. Nadetnijmy je tutaj. Widziałem, że na Lootquest udało im się trafić jednego takiego śmiesznie wydrukowaną puszkę, bo mianowicie puszka była z nadrukiem innego Pokemona, a wytłoczenie było z innego, więc no po prostu sztos. Taki epicki rarytas do kolekcji. Wow, ale to pięknie wygląda. Przełóżmy, cyk i na dół. Mamy dosłownie taką wystawkę, jak w sklepie pani podaje nam boostera, czy tam ktoś i po prostu można te boostery sobie tak wybrać. Dobra, to co? Lecimy po kolei generacjami. Od czego się to zaczęło? Zaczęliśmy od regionu Kanto, więc mamy nasze startery. Bulbasaur, Squirtle oraz Charmander. A to czekajcie, a to nie są takie puszki, że można je wsunąć? Tak, to są te, że nawet nie muszę odcinać, bo one są tak szybko zabezpieczone. W środku takiej małej puszki znajdziemy dwa boostery Celebrations, jeden dodatkowy booster, metaliczny coin flip i taką kartę z Mini Tina. Zobaczmy, jak to wygląda. To jest ten metaliczny coin flip. Taki tutaj jakby z dodatku coś takiego jak Celebrations, coś takiego jak Evolutions, bo ma taki hologram jak Evolutions albo Base Set. Drugie to jest karteczka ze wzorem właśnie planszy z naszej ilustracji. Jakbyśmy chcieli je sobie rozłożyć, to mamy potem taki ładny artwork. Coś, co nas najbardziej interesuje, to będą boostery z dodatku Celebrations i jeden booster Darkness Ablaze. To jest też dobry booster, ale ja będę te boostery sprzedawał. Więc co? Zapraszam Was na unboxing boosterków! Jedziemy. Co trafimy w boosterze z regionu Kanto? Puszce z regionu Kanto właściwie, bo boostery wszystkie są z dodatku Celebrations, jakby ktoś nie wiedział. Mamy tak, Kyogre, dalej, Cosmoem, Clefairy Print i Professor Research. Clefairy Print, słaby drop. Jak patrzyłem na cenę, to 20, 10 zł, coś takiego. Ludzie nie chcą jej za bardzo, bo to jest częsty Pokémon. Drugi booster ze Celebrations. Tu jest największe przetasowanie. Tu można najwięcej różnorodnych kart trafić, więc polujemy na wszystko. Reshiram, Kyogre, Zekrom i Flying Pikachu VMAX. Ok, to była pierwsza puszka. Szału nie ma, więc lecimy dalej. Drugą generacją, jaką mieliśmy, to były Pokémony z regionu Johto. Pokémon Johto. Moje ulubione piosenki z płyty, która nigdy nie została wydana w Polsce. Totally Pokémon. Mamy tak, Chikorite, Totodile i Cyndaquile na tych puszkach. Otwórzmy. Coinflip również tutaj srebrny, metaliczny. A boosterki Celebrations i jeden Darkness Ablaze. Także cyk, odkładam na bok. I zapraszam Was na unboxing boosterku. Ja
dostać tak, bardzo chcę. Tak, będziemy dzisiaj tyle razy intro puszczać, ile jest puszek, bo będziemy się fajnie bawić. Ja lubię tą melodyjkę, wy też lubicie, więc... O, jaki miskat na tej karcie, w ogóle to jest śmieszne, że tak bardzo krzywo wycięte. Iveltal, Reshiram, Zernias EX i Surfing Pikachu. Wow, to jest drop, jeden z lepszych, ale nie najlepszy, bo lepsze są też inne karty do trafienia w tym dodatku. Dalej mamy tak, Palkia, Ho-Oh, Here Comes Steam Rocket Reprint oraz Mew. Okej, okay, biorę. Wszystkie reprinty są spoko. To w tej puszce z Johto trafiliśmy dwa reprinty. Nice. Dalej ta karteczka. Po regionie Johto przechodzimy do regionu Hoenn. Aż się dziwię, że one nie są tak chronologicznie ułożone, tylko tak jakoś dziwnie inaczej. Mamy nasze słodziaki. Trico, Torchic oraz Mudkip. Moim ulubionym Pokemonem jest, jednym z ulubionych jest Mudkip. I po prostu kocham go. Okej. Okay. Zobaczcie, jaki smutna twarz na tym Pikachu. Co jest grane? Czemu tak się porysowała ta warstwa hologramu na tym coinie? Nie wiem. To jest karteczka. I nasze boostery. Czy wszystkie boostery zawierają Darkensa Blaze? Chyba tak. Zapraszam was na unboxing boosterków. Zernias, Dialga, Tapu Lele, tego też nie miałem. Nice! I Pikachu, bardzo dobra jakość. Wow! Ależ to będzie, jak dzisiaj skompletuję cały set Celebrations. No po prostu hit. Hit. Hit nad hity. I jeszcze tutaj Pikachu leci do naszego protektorka, również na 25-lecie serii Trainer Boxa. Dalej mamy jeszcze jeden booster. I cyk, karta z kodem, Reshiram, Kyogre, Zekrom i Mew. I teraz czas na czwartą puszkę, czas na region Sinnoh, czyli tutaj nasze gwiazdy Ligi Sinnoh. To jest seria Diament i Perła, czyli puszki oczywiście, które były ze starterami. Tutaj jest Turtwig, Chimchar oraz Piplup. Bardzo lubię Piplupa. W ogóle w Japonii wyszedł jakiś taki filmik dzisiaj z TikTokiem Piplupowym. Śmiesznie tańczyli do tej piosenki. Coin na 25-lecie bardzo ładnie wygląda. Świetnie się tutaj prezentuje. Tutaj karteczka z kartami i boostery, które nas najbardziej interesują. Wow, mamy nawet Darkness Ablaze z Charizardem. Darkness Ablaze, wow. I tak, zapraszam was na unboxing boosterków. Celebrations to jest hit. Na 25-lecie reprint karty z base setu. Najbardziej wartościowe karty to Charizard, Złoty Mew i nie tylko. Zobaczmy, co my tu mamy. A jest to Cosmog, Dialga i... Rocket Zapdos reprint! Trafiliśmy reprinta, słuchajcie. Wow! Ale faza. I jeszcze raz Mew. Nice! Dobre dropy. Mówię wam. Jeszcze jest jeden, tylko tutaj tak dziwnie zapakowany on był. Otwieramy. Ho-Oh. O, już widzę, że jakiś V będzie. Cosmog i reprint. Zernias jeszcze raz i Zamazenta V. Jaki combo booster. No nie wierzę. Zernias, jak tak rzadko go nie mogłem trafić, to teraz trafiam go non-stop. No coś niezwychanego. Piąta generacja to jest region Unova oczywiście. Startery takie jak Snivy, Tepig czy Oshawott. Kto pamięta serię? Nie tylko czerń i biel, życie więcej ma barw i brzmień. Leciało kiedyś swego czasu na Disney XD, oglądało się. To były czasy. Coinflip, Oshawott, Tepig oraz Snivy. I boostery. Darkness Ablaze idzie na sprzedaż, a Celebrations na opening. Także zapraszam was na unboxing boosterków. Ale krzywo zapakowane. Czy powinienem uznać to jako misprint? Ej, aż mi to mówi, Damian, zostaw te boostery, one są krzywe.
ale nie są na tyle krzywe, żebym je musiał jakoś zostawiać. Są tylko trochę krzywe, a mi zależy na dropach. Może tu coś trafię? Magia paczki, czy coś takiego. I jest Winozaur, reprint z base setu. Widzicie to? Gdybym zostawił, to bym nie miał 20 funtów, czyli 100 zł. Winozaur. Od 50 do 100 zł ta karta kosztuje teraz. Sztos. Po prostu sztos. A kolejna paczka, czy będzie miała równie dobre dropy? Trafić kartę z wartą 100 zł w boosterze. Nice. Zobaczmy. Jest Kyogre, Zernias, Birthday Pikachu, również droga karta. Ta od 100 do 200 potrafi kosztować nawet. I ma bardzo dobrą jakość wydruku. Wow, nie ma uszkodzeń fabrycznych. Więc wędruje natychmiast do mojego protektora. I nie tylko, bo powędruje również do mojego toploadera specjalnej plastikowej koszulki, która zabezpieczy moją kartę w folijce. Cyk. I teraz jej się nic nie stanie. Ła. Sztos. No, to teraz lecimy do Francji. Region Kalos. A co ja powiedziałem wcześniej? Chyba. A teraz jest region Kalos. Chespin, Fennekin, Frołki, Słodziak, po prostu nad Słodziaki. Dobrze, że ta kamera mi nie upadła na nic, tylko tak po prostu miała miękkie lądowanie w skarpetkach w szufladzie. Łoj. Przepraszam za te turbulencje, które miały miejsce przed chwilą. Pikachu Coin Flip. Tutaj nasza ilustracja, puzzle. Darkness Ablaze odkładamy na bok i puszkę do puszek. I zapraszam Was na unboxing boosterków. Celebrations, świętujemy, czas świętowania, to jest ten czas na 25-lecie. Kosmok, Palkia, Rocket, Zapdos znowu, czajcie bazę, znowu traficie reprinta fajnego. W ogóle on ma taką teksturę tutaj na deszcz, jak zobaczycie sobie, to taka tekstura na tej karcie Pokémon widnieje. Sztos, totalny sztos. I jeszcze to był jeden booster, także jego też musimy dorwać. I zobaczyć, co się trafi. Jak będzie tu reprint Charizarda, to nie wiem. Zbieram konfetki z podłogi. Łoj, tylko nie rzucaj się z kamerą. Lugia. Zernias. Donphan Prime. Flying Pikachu. Flying Pikachu nas nie interesuje aż tak bardzo. Ale Donphan to jest potężna karta. Hard Cold and Soul Silver generacja. HGSS. Kto pamięta? Kto grał tym Donphanem? Niech się przyzna, przypnę mu serduszko w komentarzu, z jakimi kartami graliście tego Donphana w talii. Dajcie znać. Tutaj jest Flying Pikachu VMAX. I co? Zbliżamy się do końca. Region Alola. Tutaj. A słońce Alola lśni Pokémon. Region Alola, alolańskie Pokémony. Mamy również nasze startery z tego regionu, jak Rowlet, Popplio oraz Litten. Słodziaki nad Słodziaki to są po prostu sztos. Pikachu Coin Flip na 25-lecie. Karteczka z ilustracją i nasze boostery. Boostery jak Darkness Ablaze, który idzie na bok, i dwa Celebrations, które otwieramy teraz. Cyk. Poproszę o Umbreona Goldstar albo o Charizarda. To są dwie jeszcze najlepsze karty, które chciałbym mieć jako podwójne. Mam Flying Pikachu, czyli nic. I jeszcze jeden booster. A za chwilę przejdziemy do ostatniej puszki. Reshiram, Kyogre, reprint oraz Flying Pikachu. Here comes Team Rocket, ma słaby centering. Oj, nawet ma zagięcie na rogu, więc no słabiutko będzie na trade'a. I ostatnia puszka z naszej tutaj, z naszego największego unboxingu puszek. Jest to region Galar, bazowany na Zjednoczonym Królestwie. I startery takie jak Grookey, Sobul i Scorbunny. Nice. Coin flip, przekładka do naszych puzzli. I zapraszam Was ostatni raz w tym filmiku na unboxing boosterków. Dwa boostery, dwa ostatnie dropy. Zobaczmy, co nam się trafi. Hop. Zernias, Kyogre, Cosmoem i Pikachu. Ale przesunięty, szos. No, ale są też kolekcjonerzy, którzy zbierają krzywo ucięte karty. Trzeba przyznać. I ostatni booster
Zobaczymy. Szczęście ostatniej paczki nam dopisze, czy też nie. Mamy tak, Zekroma, Iveltala i nic. Flying Pikachu. To wszystko na dzisiaj w tym wspaniałym openingu. Mini puszek ze starterami Pokémon na 25-lecie Celebrations. I zobaczcie, po otworzeniu wszystkich puszek zebraliśmy te takie dziwne karteczki z ilustracjami. Jak się przyłożymy, przypatrzymy im, to one są tak naprawdę puzzlami. To są takie puzzle, które możemy ułożyć potem w jeden wielki obrazek z ilustracją Pokémonów z tych różnych dodatków. Posprzątajmy ten bałagan po unboxingowy. Bulbasaur, potem mamy tutaj Johto, Hoenn, Sinnoh. Następnie Unova, Kalos, Alola i Galar. Wszystkie te karty z tych puszek tworzą właśnie taką piękną ilustrację Pokémonów, którą możecie teraz zobaczyć tutaj właśnie na playmacie. Tak to wygląda epicko. Od regionu Kanto aż po region Galar. Tak wygląda cała ilustracja po otworzeniu wszystkich puszek na 25-lecie Pokémon. Mam jeszcze masę takich naklejek, nie wiem gdzie je ponaklejam. Dajcie mi znać, jeśli macie jakieś pomysły, gdzie mogę nakleić takie fajne naklejki z Pokémonami na 25-lecie, to dajcie mi znać, ja przemyślę i może jakiś najlepszy komentarz zostanie zrealizowany. Widzimy się w kolejnych odcinkach z kartami Pokémon na kanale Hikomikos, gdzie będzie jeszcze wiele różnych otwierań kart Pokémon. Łapka w górę i subik. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.